radość. Bardzo się to różni od tej pierwszej waszej radości. Rzeczywiście widzę już tutaj ekspresję. Ale ja nie prosiłam o pokazywanie, prosiłam o wyrażanie. I to nie jest łatwe, masz rację. To jest bardzo trudne. Wiecie, najtrudniejsze dla aktora nauczyć się, jak robić to, żeby to było takie na maksa ekspresyjne, a z drugiej strony, żeby wyglądało naturalnie, prawdziwie, żeby widz w to uwierzył. Biblioteka uczestniczy w projekcie Partnerstwo dla Książki. Zrealizujemy zadanie teatralnie w bibliotece. Jest to bardzo ciekawy projekt, który łączy literaturę z warsztatem artystycznym i przybliża dzieciom wiedzę o teatrze. Bardzo ciekawe jest to, że dzisiaj mamy warsztaty teatralne z aktorką panią Ewą Lubacz z Teatru Kubuś w Kielcach. Będą to warsztaty, na których dzieci zapoznają się z pracą aktora, ale będą też elementy scenografii, ruchu scenicznego, a także fragmenty twórczości Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce, a także Dzieci z Bullerbyn, powieści ponadczasowych. Aktor powinien umieć tak, mieć warsztat taki głosowy, wokalny, dykcję, umieć mówić wyraźnie, ale też głośno, żeby było to słychać w ostatnim rzędzie, ale też, ale co najważniejsze, powinien umieć wyrażać emocje, żeby to, co wyraża, było zrozumiałe dla widza, że przebranie, jak powiedziałeś, aktora na scenę. To może być historyczny kostium, piękna suknia królowej czy króla, ale to może być takie ubranie, jak macie teraz na sobie, współczesne. Świata w teatrze tworzą atmosferę. Wszystko, co widzimy, widzimy dzięki światłom sztucznym, reflektorom. Jest ich naprawdę dużo w różnych położeniach. Światłem można robić magię w teatrze. Naszym zadaniem jest przygotowanie trzech zdjęć. Temat pierwszego zdjęcia. Tak jakby wam ktoś w pewnej sytuacji zrobił zdjęcie, to szalona wyprawa. Jak planujecie tę wyprawę, albo pakujecie się na tę wyprawę, albo omawiacie. No, taki temat, jak chcecie to zinterpretować, to wasza sprawa. Ale drugie zdjęcie ma tytuł Zagubieni w lesie. Już graj, nie ma ciebie, tylko jest postać. Proszę bardzo. A ty dobrze? Ja się zastanawiam, jak wyciągam coś i ktoś mi robi zdjęcie. Dobrze. A trzecie zdjęcie nosi tytuł Szczęśliwy powrót do domu. Macie przygotować takie trzy zdjęcia. Poćwiczcie sobie, ustawcie się, zmieniajcie pozycję. Pewnego wieczora wszyscy rodzice w Bullerbyn pojechali na przyjęcie do sklepikarza w wielkiej wsi. Tylko my, dzieci, byliśmy w domu. No i dziadziuś. I Agda. Błysnęłam w oknie trzy razy latarką. To znaczy dla Britty i Anny. Przychodźcie zaraz. Mam coś wam do powiedzenia. A kto jest głównym bohaterem, bohaterką tej powieści? Narratorem przy okazji. Lisa. Lisa, tak. Starszy z braci jest takim wzorem do naśladowania. No i teraz musiałabym to tylko powiem, że ci bracia działają w takich dwóch światach. W świecie realnym, rzeczywistym i w świecie takim nadprzyrodzonym. Najpierw sama załóż to w jakiś sposób. Zatrzymamy się w sytuacji i dołączy do ciebie druga osoba, która musi się do tej sytuacji dopasować. Dobra? Jesteś na scenie. Światła proszę! Kurtyna!
sytuację. Sama zadecyduj, kogo zabierz. Okej, jestem Karciu. Przyniosłaś ciasteczka ze sklepu, jak ci mówiłam? Tak. To proszę, daj babuni. Dziękuję. Brawa! Kogo by tu dziś uratować? Dla książki. Będzie Teatr Maska z Krakowa, będą dwa przedstawienia, a także uwieńczeniem całego projektu będzie nagranie wspólnego przedstawienia teatralnego przez dzieci.